ciekawość, chęć zyskania grona przyjaciół, kolegów, bezmyślność, a czasem po prostu moda. Zażywanie środków psychotropowych, nierzadko niewiadomego pochodzenia i składu, wciąż zagraża naszemu społeczeństwu. Stanowi zagrożenie głównie dla ludzi młodych. Problem dotyka także Suwalczan. Dopalacze miały zostać wyeliminowane już kilka lat temu. Takie było założenie wprowadzanych zmian prawnych. Plan, już chyba nikt nie ma wątpliwości, nie powiódł się. W ciągu ostatniego roku na suwalskim SOR-ze raz, dwa razy w tygodniu pojawiają się pacjenci z objawami zatrucia, tak zwanymi dopalaczami. Patrząc właśnie wstecz, jest zdecydowana mniejsza ilość pacjentów w porównaniu do lat poprzednich, aczkolwiek no, ustabilizowało się to niestety i w takiej ilości średnio tygodniowo mamy pacjentów. W ostatnim roku nie odnotowaliśmy przypadków śmiertelnych na szczęście. Mimo iż liczba takich przypadków nieco zmalała, zdecydowanie nie możemy jednak mówić o tendencji spadkowej. Z jakimi problemami borykają się medycy, ratując życie pacjenta? Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co jest w składzie tego dopalacza, jaka mieszanka chemiczna. Także objawy są od pobudzenia agresji w kierunku do nas, po senność, śpiączkę, która różnie długo trwa, w zależności no, pewnie od rodzaju i ilości zażytego środka. Mimo zaawansowanej wiedzy medycznej, dostępności do nowoczesnych metod, mimo najlepszego sprzętu, ogromnego doświadczenia medyków, nie zawsze udaje się ocalić życie osoby zatrutej dopalaczami. Ci, którzy po kilkunastu godzinach zabiegów medycznych wracają do siebie, mogą mówić, że są po prostu szczęściarzami. Czasem dzielą się refleksją z ludźmi, którzy ocalili im życie. W wakacji mieliśmy nieszczęście na nieszczęście dla tych pacjentów, no głównie młodych, także takich nastolatków, no to często później jest wstyd, który no, ze wstydem wychodzą od nas, natomiast no nie zabezpiecza to niestety przed zażyciem takiego środka. Myślę, że ci, którzy już doświadczyli tego, no to później są mądrzejsi o te doświadczenia, no ale są następni, którzy próbują. Pacjentami po dopalaczach od wielu lat zajmuje się też szpital psychiatryczny w Suwałkach. O wyjaśnienie tego, co kryje się pod nazwą dopalacze, czym różnią się od narkotyków i jakie powodują skutki, zapytaliśmy także psychiatrę, doktora Bogdana Wieczorka. To nie jest nazwa medyczna, to jest nazwa potoczna, która się przyjęła i która funkcjonuje i rzeczywiście, jeżeli ktoś powie dopalacze, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc możemy się umówić, że będziemy mówili dopalacze, a tak naprawdę to się określa mianem niezidentyfikowane substancje psychoaktywne. I problem z tak zwanymi dopalaczami polega na tym, że my do końca nie wiemy, co tam jest w tej substancji. Tak jak klasyczne narkotyki, które są szkodliwe, o czym można by bardzo długo i namiętnie, ale one są przynajmniej przewidywalne. My mamy profil działania tego typu substancji i mamy też swoiste procedury postępowania. Taki człowiek, wyjaśnia nasz rozmówca, powinien być leczony i obserwowany w warunkach intensywnego nadzoru medycznego pod czujnym okiem lekarzy wielu specjalności, łącznie z kardiologami i anestezjologami. Często jest tak, że pierwszym zwiastunem są zaburzenia stanu psychicznego i ci ludzie do nas trafiają, pomimo tego, że my tutaj w Suwałkach nie mamy profilu specjalistycznego, kierunkowego leczenia zatruć tak zwanymi dopalaczami, to ci ludzie trafiają przyprowadzeni, dowiezieni przez przerażoną rodzinę, że zachowuje się zupełnie inaczej, to nie jest ten sam człowiek. A ponieważ zachowuje się inaczej, więc ma zaburzenia stanu psychicznego, no to jakby siłą rzeczy, no gdzie ma trafić? Na psychiatrię oczywiście. I dopiero wtedy, godzina po godzinie, okazuje się, że zaczynają się dziać rzeczy dziwne. Niejednokrotnie jest tak, że jeżeli już musimy tego człowieka przyjąć, bo nie mamy wyjścia i sami nie wiemy, co jest, to wtedy on trafia też często karetką do tak zwanego SOR-u, a później niejednokrotnie na oddział intensywnej terapii medycznej, bo pojawiają się inne rzeczy. Jak zgodnie mówią wszyscy medycy, którzy zajmują się pacjentami po zażyciu dopalaczy, z takim człowiekiem wszystko może się zdarzyć. W województwie podlaskim jedynym wyspecjalizowanym w tym kierunku ośrodkiem jest szpital psychiatryczny w Choroszczy. Najczęściej jednak, zanim ostatecznie pacjent tam trafi i otrzyma docelowe leczenie, najpierw przywożony jest do szpitala w Suwałkach, gdzie otrzymuje pierwszą pomoc. Wstępna weryfikacja jest najważniejsza. A te pierwsze minuty czasami decydują o tym, co będzie dalej z pacjentem. Po narkotyki sięgają głównie ludzie młodzi. Jak się okazuje, zazwyczaj dzięki przekazom medialnym znają ryzyko, jakie podejmują. Mimo to sięgają po te groźne mieszaniny przeróżnych substancji, bo nie wierzą, że śmierć może dotyczyć także ich.